Modlitwa duszy strapionej do Matki Bolesnej. O dobra Matko, tkliwa pocieszycielko strapionych, upadam na kolana przed Tobą, ze łzami, sercem przejętym boleścią, w cierpieniach moich, do kogóż się mam udać, jeżeli nie do Ciebie, Matko Miłosierdzia. Pociąga mnie ku Tobie władza, jaką masz w niebie i niepojęta dobroć Twojego serca. Świetności chwały swojej nie zapominasz o nieszczęśliwych, a władza Twoja tym Ci jest droższą, że możesz jej użyć na ulgę i wsparcie strapionych. Świat opuszcza przyjaciół swoich w strapieniu, ale Ty, o Pani, w takich właśnie chwilach na nas spoglądasz. Wezwana śpieszysz z pomocą, często nawet uprzedzasz prośby nasze. Błogosławiony niech będzie Bóg, który Cię uczynił tak potężną i tak miłosierną. Widzisz, o Matko, moją boleść i moje strapienie. Błagam Cię, więc bądź pociechą i pomocą w krzyżach, w pokusach, w nędzach, jakie mnie uciskają. Uproś mi łaskę, abym znosił je z poddaniem, cierpliwością i pokorą, jako zadośćuczynienie sprawiedliwości boskiej za moje grzechy i na uproszenie sobie nagrody w chwale wiekuistej. Amen.